Nazywam się Anna Górska, jestem senatorką Rzeczypospolitej. Tutaj między innymi z kartu, z powiatu kartuskiego, ale również kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego i bytowskiego. I bardzo się cieszę, że mogę ponownie być w kartuzach. I zacznę od takiej chyba dobrej wiadomości, bo dzisiaj właśnie już jesteśmy po rozmowach i wiemy już doskonale, że w kartuzach otwieram biuro. Dziękuję bardzo za pomoc w znalezieniu lokalizacji i dopięciu wszystkich kwestii formalnych Urzędowi Miasta w Kartuzach, panu burmistrzowi, pani wiceburmistrzyni, bo to nie jest wcale takie łatwe znaleźć dobrą lokalizację i taką, która będzie wygodna przede wszystkim dla osób, które mają to biuro odwiedzać. Udało nam się i mogę już dzisiaj spokojnie powiedzieć, że nieopodal dworca będzie można łatwo dojechać z każdego miejsca w powiecie kartuskim i spotkać się ze mną już w maju. Wielkie otwarcie planujemy na 1 maja, a potem uruchomimy dyżury, podamy szczegółowe informacje na temat adresu i dostępności, kiedy będziemy już wszystko mieć przygotowane. I oczywiście też zaprosimy mieszkanki i mieszkańców Kartuz na pierwszomajowe otwarcie, również związane ze Świętem Pracy, bo uważam, że również w powiecie kartuskim i w Kartuzach powinniśmy świętować to, jak ciężko na co dzień pracujemy. Ale powodem, że jesteśmy tutaj dzisiaj w Kartuzach, jest też to, że w najbliższym czasie, jak wszyscy doskonale wiemy, wybory samorządowe. Już 7 kwietnia wybierać będziemy swoje reprezentantki i reprezentantów w radach gmin, miast, powiatów i w sejmiku województwa. I ja dzisiaj tutaj jestem, żeby przedstawić Państwu jedną z kandydatek tutaj z okręgu numer 4 do sejmiku wojewódzkiego. Okręg numer 4 jest dosyć specyficzny, bo swoim obszarem obejmuje powiat kartuski, ale również kościerski, starogardzki i gdański, czyli jest dosyć rozległy. To jest też okręg, w którym ja osobiście również będę głosować jako mieszkanka Streszyna, ale też wszystkie osoby mieszkające w Kartuzach i w powiecie kartuskim będą głosowały właśnie w tym okręgu. A kandydatką, którą chciałabym Państwu bardzo serdecznie polecić, żeby oddać na nią głos w tych wyborach 7 kwietnia do sejmiku województwa, jest Danuta Sejda. Danuta Sejda znajdziecie na liście Komitetu Koalicyjnego Lewicy na miejscu 3. Jest pierwszą kobietą na tej liście. Znam Danutę naprawdę od wielu lat. Współpracujemy jako wcześniej działaczki po prostu Lewicy. Organizowałyśmy razem wiele różnych rzeczy dotyczących praw kobiet, również strajki kobiet i to była zawsze bardzo owocna współpraca. Danuta jest Kościerzyny, z powiatu kościerskiego, ale są jej bliskie właśnie tematy związane z nie tylko prawami kobiet, ale też właśnie dostępnością pracy, dostępnością komunikacyjną w takich właśnie miejscach jak powiat kartuski czy kościerski. Ale oddam głos Danucie, bo ona najlepiej Państwu powie, co będzie jej priorytetem w sejmiku województwa. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Cieszę się, że mogę tutaj zaprezentować mój program i siebie jako ofertę lewicową do Sejmiku Pomorskiego na te wybory. Jesteśmy kobietami, ale to nie znaczy, że jesteśmy innym gatunkiem, prawda? Te wszystkie prawa nam się należą tak jak mężczyznom, więc równość przede wszystkim, dostępność do wszystkich stanowisk, jakiekolwiek są. I jest teraz lepiej. Widzę, że mamy panią wojewodę, więc cieszę się bardzo, że kobiety sięgają po te stanowiska. Problemem jest tak zwany szklany sufit, czyli pewne rzeczy są kobietom niedostępne. Ale z jakich powodów? Niekoniecznie z tych, że są mniej kompetentne. Po prostu mają mniej czasu. Po prostu zajmują się dziećmi. I jak widzicie, tutaj jest moja córka z synem, która w tej chwili wychowuje dziecko i takich kobiet jest mnóstwo. Jak pojawi się kolejne dziecko, znowu kobieta nie ma czasu. Więc wartością największą dla kobiet jest czas. A skąd kobiety mają wziąć ten czas, jeżeli poświęcają dla rodziny, dla dzieci? Samorządy muszą zapewnić kobietom opiekę dla dzieci. To, co w tej chwili mamy, tego jest za mało. Stanowczo za mało i za drogo. Po prostu program Lewicy skupia się na tym, żeby samorządy mogły po prostu zapewnić kobietom opiekę nad dziećmi. Brakuje chociażby takich małych klubików, że wyjdą kobiety spotkać się, porozmawiać,
dzieci się pobawią, to nie trzeba zaraz 8 godzin, to nie trzeba płacić 2000 i pójść do pracy po to, żeby dać zarobić jakiemuś niepublicznemu żłobkowi albo przedszkolu. Więc naprawdę, proszę Państwa, można to zrobić. Drugą rzeczą to jest bezpieczeństwo i zdrowie. I to są zadania sejmiku naszego, każdego województwa. Drogi. My z Kościerzyny drugą drogą na Kolbudy nie jesteśmy w stanie dojechać, żeby sobie, jak to się mówi, guzami nabić. To jedno. Nie wiem, Kartuzy mają też dobre połączenie, chyba tutaj mają lepiej, ale my jesteśmy naprawdę odcięci. No mamy kolej metropolitalną, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni władzom sejmiku czy samorządu województwa. Ale niemniej jednak w dalszym ciągu jest problem. Jeżeli chodzi o zdrowie kobiet i bezpieczeństwo przede wszystkim kobiet, żeby miały po prostu możliwość opieki i dla dzieci, i dla siebie. To jest priorytet, więc będziemy o to zabiegać w sejmiku samorządu pomorskiego. Ja zawsze podkreślam, że wybory samorządowe to są naprawdę najważniejsze wybory, bo tak naprawdę o jakości naszego życia, o tym, jak wyglądają nasze ulice, chodniki, jak jest zorganizowany transport, czy są te żłobki, czy przedszkola. W pierwszej kolejności zawsze decyduje samorząd. Gminny, powiatowy, wojewódzki. Tak? My jako parlamentarzyści jesteśmy powołani do tego, żeby stwarzać tym samorządom jak najlepsze warunki właśnie tego rozwoju, żeby samorząd miał środki, miał prawne ramy do tego, żeby organizować te usługi publiczne, podnosić jakość życia osób w każdej miejscowości, którą zarządzają samorządowcy. I to musi ze sobą idealnie współpracować. Ja zawsze deklarowałam, nadal deklaruję, że stoję po stronie samorządowców i będę dobre, progresywne, prospołeczne działania samorządów również wspierać, ale podstawą jest wybranie dobrych władz samorządowych. Idźmy na wybory.